byliśmy na premierze, właśnie się zaczął Czerwony Dywan, na którym Wojtek Łozowski, który też zagrał w filmie. Goście się powoli schodzą. Tutaj relacja na żywo do TVN-u, Agnieszka Wiendłucho, która gra główną rolę, i Maciej Sztur. Tak się dzieje. O, i Weronika Książkiewicz. Przyszła właśnie. Samo spojrzenie, Weronika, tutaj. Samo spojrzenie. Obok, Weronika, tutaj. To do mnie było. O, jest i lalka. Brawo. Maciej Sztur i teraz wchodzę ja na to. Ja też tam byłem. Tak. Właśnie, to jest najważniejsze. Cześć, Ewa Wojciechowska, bardzo mi miło. Ewa Wojciechowska.pl, jesteśmy na żywo. W internecie, tak, nadaję. Maćku drogi, tak, takim czymś, słuchaj. Fantastyczny film. Bardzo mi miło. I nie jest to dla mnie komedia romantyczna. A co to jest? Komediodramat raczej. Raczej jest to takie smutne zjawisko opisane w tym filmie, o tych tak singlach. No. Śmieszyć widownię w wielu momentach. Znaczy, oczywiście, nie, przepraszam, jest tam mnóstwo momentów zabawnych, ale sama historia opisywana w filmie jest no, znakiem naszych czasów, smutnym bardzo. Komedia romantyczna musi budzić emocje. No. Musi rozśmieszać, musi wzruszać. To jest podstawowe zadanie komedii romantycznej. Nawet bym się ośmielił powiedzieć, że historyjkę, którą opowiadamy, jak mówi Woody Allen, wszystkie historie są o tym samym. Nie jest aż tak ważne. Emocje są ważne. A co ty sądzisz o tym, o tych aplikacjach internetowych? Dla mnie to jest czarna magia, podobnie jak dla mojego bohatera. Natomiast mnie się wydaje, z doświadczenia innych, w tym moich kolegów, że o dziwo zdarza się znaleźć naprawdę świetną partię przez internet. Mam znajomych, którzy tworzą wspaniały związek, poznali się gdzieś tam sobie czatując. Więc to może w filmie akurat są te negatywne przypadki pokazane, no, najgorsze takie. Jednak bym bronił tego, że jesteśmy filmem komediowym, no więc też bohaterowie i sytuacje są podkręcone w stronę komediowości, no więc te randki, które nasza bohaterka przerabia, są rzeczywiście, nie ma o czym pomarzyć. Słuchaj, ty grasz prezentera telewizyjnego, bardzo znanego, masz swój własny program z publicznością, apartament większy być może od własnego ego, bohatera oczywiście. Czy wzorowałeś się na jakimś znanym prezenterze, dziennikarzu, no, showmanie? Skojarzenia pewnie będą. Wielu widzów będą z tym, kogo mam na myśli. Natomiast muszę powiedzieć, że myśmy mnóstwo tego typu programów oglądali w internecie, show amerykańskich, angielskich, takie bezpośrednie inspiracje stamtąd czerpaliśmy. A jak byś zaprosił na ten film? O czym jest ten film dla ciebie, Planeta Singli? Bo zwiastun nie oddaje moim zdaniem ja tej historii. Ja zapraszam na ten film ludzi, którzy chcą przez 2 godziny... Do kamery. Zapraszam na ten film gorąco tych, którzy chcą spędzić super 2 godziny, głośno się śmiać i muszą też mieć w pogotowiu dużą pusteczkę do nosa. Paczkę. Tak, ja miałam paczkę i wykorzystałam chyba 2. Także bardzo ci dziękuję za te wzruszenia i naprawdę świetny film. Miło. Myślę, że pobijecie rekordy kolejne. Byłoby miło. No. Słuchaj, zastanawiam się też, czy ty zagrałeś kiedyś nie główną rolę w filmie? Tutaj główną rolę gra Agnieszka Wiendłucho. Ja jestem supporting. No może. Skromny jesteś, no główna męska. Zdarzyło ci się kiedyś zagrać nie główną? Chyba nie. Jasne. Siemka. O! Słyszałam też, że nauczyłeś się troszeczkę pracować taką lalką. Tak, miałem takiego mapeta w domu i trochę musiałem poćwiczyć, żeby te kłapy wszystkie się zgadzały i oczy, żeby się wyszały, to nie jest takie łatwe. Maćku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Ta Weronika, która by
Jak to jest? Czy to ma? No to też musi.